Wcześniej jeszcze Tomasz Golop, a przed nimi dwa razy Adams i Johnson. I Kramp, ale fatalna historia, ale wyniki zostaną zaliczone. Ampele w finale. Kramp, przepraszam, nie Kramp, powiedziałem, jest teraz sytuacja. Nicky Pedersen, będzie walka, kopnął Mateja Żagara. Nie obędzie się jak bez jakichś poważniejszych konsekwencji. No bo nie starczyło tutaj, chciał teraz przejechać, no właśnie, kogo? Łapie się Mirek Kozaryn za głowę, chciał go przejechać, ale na szczęście stał ktoś z teamu Nickiego Pedersena obok i dlatego tylko nie wjechał motocyklem w tych ludzi. Wymknęła się sytuacja na koniec zawodów Nickiemu Pedersenowi. Zobaczymy ten upadek, bo ja szczerze mówiąc patrzyłem na Hampela i nie bardzo dokładnie widziałem, co zrobił tutaj Nicky Pedersen z Matejem Żagarem i kto tam ewentualnie bardziej ucierpiał. Wjeżdża tutaj pod Słoweńca, no i wysadzony tutaj, wykatapultowany. Całe szczęście, że uderzył właśnie te dwa metry w prawo, a nie poszedł tutaj takim slajdem prosto w swój motocykl, bo byłoby bardzo groźnie. No, po raz kolejny Nicky no, pojechał bardzo nie fair, bardzo, bym powiedział, nawet wręcz brutalnie, bo to nie był atak taki, żeby wyprzedzić rywala, ale bardziej, żeby nie wytrzymał Żagar, ale za to zachowanie, to ja ci powiem, Jacek, jeżeli Międzynarodowa Federacja Motocyklowa i sama firma BSI czegoś nie zrobi za takie zachowania ordynarne tak naprawdę i można oczywiście powiedzieć tutaj, że Żagar prowokował, ale Nicky Pedersen, proszę, będziemy mieli tutaj jeszcze jakieś dogrywkę w boksie, ale są tam panie, więc obyczaje, miejmy nadzieję, zostaną... O, jesteś... Bardzo dużo słów na F, ktoś tam jest popychany, ktoś popycha Żagara. Christel Gardel prowokuje Pedersen. Wiesz co, powiem ci, Jacek, jedną rzecz. Za tą szopkę, której świadkujemy, to tego uśmiechniętego pana, wydaje mi się, że w następnym turnieju Grand Prix, nie wiem jakie są do końca, ty na pewno znasz regulamin, masz w małym palcu, ale... Wydaje mi się, że odrobina taki kubeł zimnej wody z lodem na głowę, gdyby jedno Grand Prix odpoczął, obejrzał na kanapie w swoim domu, to być może by to troszeczkę zapędy i te zachowania i te wszystkie słowa na F i to prowokowanie z miną niewiniątka. No bardzo zła sytuacja i niedobrze jak do takich sytuacji dochodzi na torze i w parku maszyn. Pedersen był winny, Żagar zdążył. Żagarowi też troszkę puściły nerwy, ale trudno się dziwić, bo no to, co zrobił Pedersen, no to mogło się dla Żagara bardzo źle skończyć i to było no naprawdę takie poważne zagrożenie, przynajmniej życia. Dobrze, że Żagar wstał, że nie odniósł żadnej kontuzji, ale myślę, że no generalnie to, o czym Piotr wspomniałeś, że Międzynarodowa Federacja Motocyklowa i ludzie z BSI powinni się zastanowić nad tym, czy dalej po prostu tolerować taką jazdę, a takie zachowania Pedersena. Panie Jacku, w Kopenhadze. No tak, obojętnie gdzie to Grand Prix będzie, ale trzeba patrzeć też na to wszystko pod tym kątem, że no, nie może do takich sytuacji dochodzić, gdzie Pedersen no, świadomie, złośliwie przewraca Żagara. Prowokuje i przeklina, kiedy transmisję oglądają dzieci. Także no, to nie jest dobra reklama dla Speedwaya. Ale myślę, że Jarek wygrał. No tak, tutaj złe emocje. Co zauważ? Matej Żagar będzie do nas mówił. Łukasz, prosimy bardzo. Matej, wiadomo, że to są bardzo nerwowe sytuacje. Żużel to sport dla twardych ludzi. Próbowaliście rozmawiać jak mężczyźni, no ale jak skomentujesz to? Bardzo niebezpieczna sytuacja, dzięki Bogu, że wcisnąłeś eject. Ja powiem tak, nie? Jeżeli mi dałem gwarancję, że nie wylecę z Grand Prix, to ja go położę na ziemię, bo go mam dosyć takiego kutasa. Wszyscy to wiedzą. Dziękuję bardzo. Tyle Matej Żagar. No, przepraszamy Państwa za to słowo, które jeszcze padło, ale to pokazuje poziom frustracji Mateja Żagara i myślę, że za tym pójdą również inni zawodnicy, również ci ulubieńcy Nickiego Pedersena, Australijczycy, którzy...